witajcie. Tak, więźba poskładana przez Siuszko. Tak jak już widzieliście, szczyty pomurowane, wyrównane tutaj do krokwi. Też wam już chyba o tym wspominałem w jakimś filmie. I co teraz zostanie? No teraz trzeba się pozbyć tego rusztowania i rozłożyć sobie to rusztowanie tutaj. Zaczynam w tym miejscu, rozkładam dokładnie go tutaj pod tą ścianą i zaczynamy zabawę dalszą. Ale zanim wezmę się za okapy, no to chciałbym sobie tutaj przykleić stropę na tą ścianę, żeby później już mieć tutaj gotowe obróbeczki, możliwość właśnie zabawy z tymi obróbkami. Więc żeby sobie to wszystko po kolei robić, to dzisiaj zabieram się za klejenie stropionu tutaj na tą ściankę, na ten fragment, gdzie będzie to konieczne. Może jak się uda, to jeszcze tutaj też jest takie miejsce. Tu już troszeczkę mniej. No i coś sobie wrzucę jeszcze pewnie też na szczyty. Na szczyty do wysokości krokwi. Po to, żeby sobie już potem jechać najpierw z tą częścią tutaj tego szczytu, tą króciutką tu kosz i tak dalej, potem się pojedzie. To będziecie widzieć wszystko w filmach. Stropianik, jaki ogólnie zamierzam ocieplać grafitem Lambda 031, z tej racji, że w projekcie mam 15 cm stropianu, no to by wypadało troszeczkę lepszejszego użyć, żeby te normy troszeczkę jeszcze na plus zachować, nie? I też, żeby to jakoś, kurde, na te czasy było w miarę fajne. Przy moim materiale na ścianę, czyli przy silikatach i tym 15031 lambda, wyjdzie mi u ściany 0,18, także myślę, że nie najgorzej. No szału też nie ma, ale może być. Dobra, tyle w tym temacie. Kleję to na klej z worka tym razem. Styrodurtem kleiłem na dole na piankę, na klej w piance, tutaj na zworka. Zobaczymy, jak pójdzie. No, dobra. Na razie będę kleić, zobaczycie później, jak już to idzie. Zobaczymy. A jeszcze później będzie kołkowanie i zaciąganie siatką klejem. No ale to trzeba będzie odczekać kilka dni, aż tamte wszystkie wymagane przez producenta okres tam zostanie zachowany, czyli tam bodajże po dwóch dniach dopiero będzie można kołkować. No i tam potem siatkowanie, to już ten. To będzie wszystko w tym filmie, zobaczycie. No mnie to będzie troszkę rozciągało na cały tydzień, przypuszczam. Dobra, to biorę się do pracy. No, wieża postawiona i coś tam już mamy poprzyklejane. Tak to wygląda z dołu. Zaraz więcej szczegółów zobaczycie z góry. No, styropian się troszeczkę wala. Tu stanowisko do cięcia. Klej, tak, jedziemy. No i tak to wygląda tutaj. Docinam do góry krokwi. Tu od środka pójdzie sobie wełna później. A tutaj to wygląda tak. Sytuacja jest tego typu, że tak jak wam mówiłem wcześniej, krokwie są nie do końca dostosowane do grubości ocieplenia i były dwa wyjścia. Albo zrobić ocieplenie tylko tyle, ile jest od krokwi do ściany, czyli dycha. Albo zrobić tak, że ocieplenie najdzie na krokiew. Ja wybrałem to drugie, jak widzicie. Nie chciałem, żeby tam było mniej styropianu. Nie bardzo było zastąpić jakimś lepszym, bo ja i tak wszystko robię 0,31, więc lepszego nie było. Tu potem sobie rozwiążę to w ten sposób, że przykręcę sobie łatę do boku i dopiero na to pójdzie kontrłata przy samym ociepleniu później. Więc no, tak to będzie wyglądać w tym miejscu tutaj. No i na razie
Na razie to wygląda tak. Z przekładką robione na... Tu zostały wypuszczone na zakład. Też z tymi poprzednimi. Z poprzednimi, z tymi, które będą tam od czoła. Troszeczkę od tyłu, tak, robota, bo jadę od góry. Ale kwestia jest tutaj tego, żeby właśnie ten szczyt tutaj, górę dopasować troszeczkę poniżej krokwi, żeby ta membrana też na tym się nie wspierała. Tu troszeczkę wyszło tak nie do końca równo, bo to była pierwsza cięta, jeszcze nie wiedziałem, jak to będzie ostatecznie wyglądać. Troszeczkę ewentualnie zaszlifuję. A murłata, wieniec jest po tyle. O, wieniec jest po tyle, to wszystko tam dalej jest już w powietrzu. Dlatego jechałem to w ten sposób, a nie na przykład od dołu krokwi ciąć. Żeby nie wyszło tak, że się okaże, że będzie trzeba dołożyć 30 cm załóżmy i one nie będą miały być do czego przyklejone, nie? Więc musowo musiałem podjechać tutaj całym od góry i jechać z góry na dół. No, tak to troszeczkę wygląda. Ale jest to do zrobienia. Tu szparki oczywiście kleję w piance, czy tą pianką się pouzupełnia. Tragedii jakiejś tam nie ma. Zawsze świeżo przyklejoną płytę staram się podkładać tutaj deseczką, żeby nie zjeżdżała, dopóki ten klej tak bardziej nie złapie. No i tyle, tak to wygląda na tym etapie. Już dużo nie zostało, jedna cała tutaj ciała, jedna z cięciem i tam potem jeszcze też trójkącik. Jadę na razie do tu, do powierzchni górnej krokwi, a tam później będę sobie uzupełniać już od dołu, jak się będzie robić całą elewację. Wciśnie się po prostu w tą przestrzeń styropian. Mnie popatrzyli na to, że to mi wystaje. Co nam wystaje? 15 cm. No i dobra, gotowe. Tak to mniej więcej to wygląda. Jak klej zwiążę, po kołkowaniu pouzupełniam sobie szczelinę pianką. Widać od góry folię. Przykryłem tam po prostu, żeby nie lało się w tą przestrzeń pomiędzy murłatą a tym styropianem. Bo tam później wełna pójdzie, jak się będzie uzupełniać, będzie dawać wełnę pomiędzy krokwie. Przy ociepleniu. A za chwilę po tym, jak będzie robiony dach, to membrana zakryje i będzie spoko. A na razie tam jest sobie folia. I też troszeczkę od słońca odchroni tą te płyty tutaj, żeby się to nie nagrzewało. Teraz jest weekend, więc to wolałem troszeczkę zabezpieczyć. I zrobiłem też tą część szczytu. Też tutaj jest zabezpieczone. Potem została tylko zostanie jeszcze góra, druga strona, to jak już się pójdzie membraną, żeby to po prostu przykrywać na bieżąco. Białym styropianem nie byłby problemu, ale robię tutaj grafit, więc uznałem, że niech będzie grafit wszędzie. Tak to wygląda. Troszkę upaćkana od kleju, bo zapomniało mi się, że trzeba wypuścić, ale to. Dobra, na ten moment tak to wygląda. I co teraz? Czekam za dwa dni, aż ładnie to sobie to wszystko zwiążę, przyklei się, stwardnie. No i później kołkowanie. Po dwa kołki tutaj na płytę.
Myślę, że wystarczy. No i okej, szklanka wyschła. Można się jej pozbywać. Dobra, szklanka obcięta, przygotowania pod kołkowanie. Dwa kołki na płytę, myślę, wystarczy. Nie ma co przesadzać, ale z drugiej strony też chcę mieć to zakołkowane, zabezpieczone. Tego rzędu nie robię, ponieważ tu jest tylko tyle przyklejone do wieńca. Tam nie trzeba, ale tutaj ten. Chociaż momencik, tu właściwie też nie trzeba, bo tu pójdzie podbitka. Tu pójdzie podbitka, więc to też nie będzie chyba narażone w żaden sposób. Czyli tu by te poniższe trzeba było coś może. Chyba że te tak tylko po jednym, żeby się nazywało. Moment, czy to trzeba? Te poniżej. Ach, nie? Dobra. Tutaj. Czarny śnieg, masakra. No i tego, bo to jest skrajny. No na różniku to też tam. Wszystko fajnie, tylko tego bałaganu z tego się narobi. Dobra, styropian 15, wiertłofi 10, 20, co najmniej 20 cm. Tu wejdzie tak prawie nawet 22 cm. Tak, żeby 5 cm wchodziło, kołek wchodził w mur. Idzie trudniej, bo tu jest akurat słupek. Kołki, długość 20 cm, stropiem 15, tak jak otwory. Teraz stosuję z czpieniem metalowym. A dlaczego? Ponieważ jak robiłem przy piwnicy, ocieplałem tam styrodurem, to miałem plastikowe. Te czpienie też wbijane. No i dość często, mimo że otwory były dość tak rozwiercone i głębsze niż sam ten dybel, ten kołek, i nawet jeszcze troszeczkę tak na boki, to zdarzało się, że ten czpień wbijany no nie do końca wchodził tutaj w ten talerzyk. Zdarzało się, że tam wystawał parę milimetrów czy tam pół centymetra. No i później już ten krążek, którym
którym zamyka się, zasłania ten talerzyk. No to on odstawał bardziej, tam nie do końca to tak wchodziło idealnie. Wiadomo, że to się wszystko później szlifuje, no ale czasami ten wbijany czpień nie do końca tak wchodził, no i też zdawało mi się, że nie do końca wtedy tak trzymie ten kołek w ogóle, więc jak ma nie trzymać, no to bez sensu w ogóle, żeby on tam był, nie? No i teraz sobie postanowiłem, że robię sobie na metalowych i na pewno już nie będzie problemu z tym, bo metalowy wejdzie elegancko. Dobra, to działam. I tak to ma wchodzić elegancko do końca. Bardzo ładnie. Dobra, przykładam sobie, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś wypukłości, czy coś w tym stylu. Mniej więcej jest ok, tu troszeczkę ta płyta połówkowa troszkę odstaje. I tutaj ten rządek. Zjechać. No i taka z tym zabawa, że trzeba troszkę tu podrównać, gdzie te kółeczka wystają też, a później rozrabiam klej, siateczka już jest przycięta, no i siatkowanie. Dobra, oczywiście trzeba zacząć od narożnika. Narożnik mam już docięty, przymierzony. No i tutaj jest troszeczkę taki ząb, bo to jest niepełny narożnik, jeśli chodzi o stropiany. Tu będą chodzić na zakładkę te, które pójdą po tamtej stronie ściany. No ale coś nie coś tu postaram się wypełnić. Najbardziej zależy mi właściwie tutaj na tym dole, ponieważ tu jeszcze będzie szła obróbka, więc tam to chcę zrobić w miarę na gotowo. A tu już później po prostu się uzupełni. Wkleję sobie tutaj dam bardzo cieniutko, żeby ewentualnie można było przykryć, jeszcze wyrównać tutaj przy ostatecznym wykańczaniu tutaj tego narożnika. No dobra, powiedzmy narożnik jest wstępnie gotowy. Teraz idziemy z resztą. Został mi ostatni trójkącik. To na razie wygląda tak. Szału nie ma, ale też tragedii też nie ma. Tak, teraz pora obciąć ten szczyt tej stropion na szczycie, który wystaje ponad krokwie. Przerobiłem trochę maszynkę.
Tak, na razie idzie fajnie.